Cześć, siemanko, witajcie, witam was w kolejnym materiale na moim odcinku. Witam was w sobotniej serii zwiedzania map do Farminga 22. Jesteśmy na mapie Łodygowo, na ostatniej mapie, która tak naprawdę wyszła, jakaś polska plus dodatkowo, która oczywiście stała się dosyć popularna, no bo można powiedzieć chyba śmiało, że jest troszkę lepsza niż pozostałe mapy, które ostatnio powychodziły. Mapa jest od Matlixa, dobrze nam znanego już zrobienia map, także mam nadzieję, że kolejna fajna mapka. Na sam początek zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika, a ja na sam początek standardowo pozdrawiam panią Irminę, która sobie idzie. Kurde, jakie stare osoby tu chodzą. Matrix, co ty żeś chłopie zrobić? Gdzie są młode ludzie? Zachęcam was jeszcze raz do zostawienia łapeczki i lecimy sobie. Ja czytam opis, wam tutaj jeszcze pokażę peda. I lecimy z tematem. Jak oglądacie ten odcinek, to prawdopodobnie tak w weekend. To jestem na kolejnym wyjeździe, dopiero co z Krakowa przyjechałem. Udało się nagrać ten odcinek i jutro na niedzielkę odcinek. I do Oriona tam w sobotę z naszej serii Polskie Chłopy, więc serdecznie zapraszam. Ale już po niedzieli na spokojnie, jak wrócę, to lecimy sobie dalej z tematem. Witam serdecznie, przedstawiam wam nową polską mapkę do Farminga 22, posiadającą realny teren. Mapa zawiera klimat podlasko-mazurski. Proszę bardzo, nie kojarzę, żeby jeszcze w tym farmingu była mapa z tamtych okolic, także proszę bardzo. 150 pól plus landy do kupienia, wszystkich łącznie pól 170. Nieźle. Dwie gospodarki do wyboru w starym i nowym stylu, lasy do wycinki, nowe tekstury malowań podłoży, easter eggi na mapie, polskie tablice rejestracyjne, 5 skupów, skup wełny, stacje wapnowania, handlarz zwierząt. Kupowania gnojowicy u prezesa, sprzedaż bel, tartak, sprzedaż obornika, sklep maszyn, nowe tekstury, malowań, podłoży, łącznie z oryginalnymi 51, właśnie babka, animowane zwierzęta na statycznych gospodarstwach. Tak mapka się prezentuje po opisie, tak ona również się prezentuje na PDA. No my standardowo lecimy w te miejsce, gdzie można kliknąć odwiedź, tak? Pisze odwiedź? Odwiedź. Czy jakoś tak, także sobie polecimy na te skupy, zobaczymy. Co jak, szczerze mówiąc, patrząc na to PDA, podoba mi się. Tu mamy sobie jakąś drogę główną, prawdopodobnie. Tu mamy sobie kolejną, tutaj jakieś różne rozjazdówki. Również na pola, jakieś polne drogi, także wszystko mamy to na PDA. Jeżeli chodzi o pola, małe, średnie, duże. Olbrzymus jeden, także czy tu nawet drugi, także są różne pola. Myślę, że fajna mapka pod rozwinięcie później gospodarstwa. Mamy sobie również lasy w różnych miejscach, myślę, że fajnie to wszystko pasuje, skupy trochę tu, gdzieś tam sklep, na dole skupy, także myślę, że to wszystko jest dosyć fajnie rozlokowane. Respimy się, gdzie my w ogóle jesteśmy, by the way, teraz weź człowieku, znajdź siebie, my jesteśmy tutaj, także zaczniemy sobie od dołu, respimy się na przystanku, mamy gniazdo bociana, który sobie już tam siedzi, mamy jakichś starszych ludzi, weźmy sobie, jeszcze zobaczmy sobie tutaj kontrakciki, mamy sobie kontrakty, polskie imiona i nazwiska, także jest super. Nie wiem, czy tutaj oświetlenie zadziała, czy nie, w razie czego sobie kliknę, chyba nic się nie zmieniło. Ale fajnie, podoba mi się, nie jest taka jasna ta mapka, biała piska, Łodygowo. Także mamy mapkę w sumie z realnymi terenami prawdopodobnie. I tu mamy sobie pierwszą gospodarkę, mamy sobie bardzo ciasną bramę. Kurde, jakie samochody tu jeżdżą. Mamy sobie małą, ciasną bramę, ale mamy sobie gospodarkę. Gospodarkę, jakbym skądś ją gdzieś już kojarzył. Mamy sobie tak naprawdę podstawowe tutaj z farminga, między innymi wiaty. Mamy silos, mamy kurnik, wiatka, mamy sobie jakąś tam chałupkę, jakieś dekoracje, mamy sobie szklarnię, samochody, maszyny na start. I tu mamy sobie bramę, także taka gospodarka, oczywiście jeżeli byśmy chcieli, no to możemy sobie ją pozmieniać, posprzedawać po prostu to wszystko. Podobają mi się te krzaczki, podobają mi się te polne drogi, jak na razie wszystko mi się tutaj podoba, naprawdę fajnie wygląda, tak samo nie jest jakaś jasna ta mapa, świecąca się, tylko jest właśnie tak troszeczkę ciemniej. Mi się to akurat podoba i tutaj mamy sobie od razu skupy przy gospodarce, mamy sobie sprzedaż tutaj na pewno kamieni, tutaj mamy sobie bramę jedną, mamy sobie drugą bramę, czy my możemy tędy się nawet przejechać? Nie, tu nie możemy, tam krowa ryczy, także tu kamienie możemy sobie sprzedać, tutaj możemy sobie sprzedać rzepaki, pszenice i tak dalej, różne inne
różne inne zboża. Mamy sobie te takie czerwone, że tak powiem, listwy, trójkąciki, nie kwadraciki, jak to Adam powiedział, gdzie nie działa kwadraty, ale prostokąty i tak dalej. Adam był w szoku, bo nie widział, chyba wydaje mi się, że na kilku mapach już było coś takiego. Mamy sobie stację wapnowania, łodzie babka, tu mamy sobie skup i chyba tu mamy sobie skup. Spoko, tutaj mamy sobie cwaniaka, gdzie te palety tutaj miały być tak w powietrzu? To tu miało być, czy nie tutaj? W powietrzu palety? Kurde, oglądałem, łe, tu co się porobiło. U Adama, kurde, oglądałem tak jakby w po... Zobaczcie, babka! Proszę bardzo, zobaczcie, co tu się dzieje. No to nieźle. Nie, no tutaj widzę, że w miarę wszystko ok. Także mamy sobie cwaniaka. Między innymi tutaj ze szklarni możemy sobie pewnie jakieś tam miód, czy pomidory, czy sałatkę możemy sobie coś tutaj posprzedawać. Ale biuro zajebiste, jakieś kontenery postawione, jak normalnie na jakichś robotach. Co, tutaj różne nawozy mamy, które możemy sobie prawdopodobnie kupić, więc spoko. Mamy sobie bramę. Zobaczcie, babka, tego to lepiej nie zatrzymywać, ani nawet dzień dobry nie mówić. Mamy sobie stuk tutaj przy polu, fajnie to wygląda, owinięte bele kiszonki. Mamy sobie przystaneczek i mamy sobie znajdźkę. Także mamy sobie również znajdźki, dwie znajdźki mamy tutaj na przystanku, traktorki, także zawsze już 2000 mamy do przodu. Co my tu mamy? Mamy kolejne skupy, także wiedźmy sobie, why not? Fajne budynki, podoba mi się to, gospodarstwo hodowlane. Mlekpol, mamy sobie sprzedać słomy, jakieś słomy, czyli siana, trawy, pewnie kiszonki. Mamy sobie handlarz ze zwierzętami, tutaj możemy sobie wykupić krowę, kury, świnie, łowce, kunie. Także wszystko tutaj sobie mamy. Także mega spoko, proszę, bardzo eleganckie krówki, wszystko ładnie działa z animacjami i tak dalej, także naprawdę powiem wam, mapka jest luks. Łodygowo myślę, że też fajna nazwa i tak dalej, więc wszystko. Piorun pierwszy. Nie będę mówił jak. Tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło? No i piorun pierwszy. Co to się stanęło, chłopie? Co ci się stanęło z rękami? Rękami to ja nie wiem. Mamy sobie kolejną znajdźkę. Matko Bosko, także tu mamy sobie Easter Egga. Czy coś tu jeszcze będzie? Jeho, zobaczcie, mamy sobie znajdźki, także kapiszon łazi, szuka. W takich różnych miejscach musicie sobie poszukać znajdzie. Kurde, chłopca zarabia kasę. Tak to sobie wygląda. Czy coś tutaj będzie? Mamy sobie kolejną znajdźkę, także jest troszeczkę tego. Wystarczy sobie tutaj na spokojnie poszukać jakieś place zabaw, jakieś takie inne różne duperele. Tam pewnie zakończyłem mapy. No naprawdę wszystko mi się tutaj podoba. Jest cacy. Jest bajlandu, bajlandu. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy sobie sklep z pojazdami. Sklep mamy sobie Agrotechnik, Valtra, Fendy, New Hollandy, mamy sobie maszynki, mamy sobie odgłosy, że faktycznie coś tam się dzieje, mamy warsztat przy okazji, więc spoko, w koszu coś będzie, kosz zamknięty, mamy sobie dafałka, maszyny różne, także sklep naprawdę zajebisty. Agrotechnik, brama, wjeżdżamy. Trochę tak na odludziu, szczerze mówiąc. O, tutaj ciekawie w sumie. Mamy sobie pomalowany teren. Tak trochę na odludziu, nie powiem, że nie, ale spoko. Trzeba gdzieś tam się przejechać. Co prawda gdzieś tutaj jechać z maszynami, ale w sumie tak po środku. Tu kawałek, więc spoko. Leźmy sobie od góry może. Wiejski tartak. Co nam tu pokaże wiejski tartak? O, tu mamy sobie żółte jakby. Prostokąty, mamy tarta, tam gdzie kłody sprzedajemy, tam gdzie wióry sprzedajemy. No naprawdę się tutaj dzieje, chłopaków nie widać, ale mam grubo. Drewutnia, łacie, babka, drewutnia. Mamy sobie dalej, pick-up, wsiądźmy sobie do pojazdu tym razem. Mamy sobie pick-upa, mamy sobie łogródeczek do... O, żeś ty... Basen? Co prawda nie ma, możemy sobie tak normalnie do niego wejść. O, przepraszam, czekawka po obiadku. O, i tu poletko mamy zajebiście takie zrobione. Ale ja, możemy tu ziemniaki czy coś sobie ogarnąć. Spoko. Ej, kurde, basen? No nie spodziewałem się, że basen, nie? Kurde, aż mam taką ochotę już na jakiś basenik pójść czy coś. No daj Boże, no teraz, kurczę, po niedzieli upały mają, znaczy upały, takie upały majowe, no. Po 25 stopni, pełne słońce, to będzie grzało.
Grzało będzie w tym tygodniu, sporo deszczu, przynajmniej u mnie tutaj południe, kolejna znaczka, południe Polski, południowy wschód, no to deszcze, dyszcze, jeszcze raz dyszcze. No ale cóż, no czasami trzeba, tak? Było ostatnio gorąco, przyszedł deszcz, znowu będzie gorąco, także no ten deszcz wiadomo też jest potrzebny. Co my sobie tu mamy? Mamy sobie obory, mamy sobie silosy, wiatki, polskie, dupa jaś. Zróżnicowany teren mamy tak naprawdę, bo z tym terenem też jest tutaj, widzę, że wesoło. Tu mamy jeszcze takie ewentualnie miejsce na jakieś silosy, żeby sobie więcej postawić, rozbudować tą gospodarkę. Myślę, że tutaj raczej wszyscy by pozmieniali trochę tę gospodarkę, tak po prostu jest coś postawione, ale tutaj ta chałupa i co jest dookoła chałupy, no mi się zajebiście podoba, szczerze mówiąc. Tak to sobie wygląda, taka kolejna gospodareczka. Lecimy sobie dalej, mamy skup kamieni, czyli że kolejny skup kamieni, tym razem po tej stronie. Łacie babka, gdzie ja jestem? Weźmy sobie może od początku. Od początku sobie wjeżdżamy tutaj i mamy sobie dwie chałupki nawet. Także no tutaj po grubości ogródeczki jakieś. Kwiatków pełno, no nie wiem czy nie aż przesadzone z tymi kwiatami. Jakieś tam maszynki sobie mamy. Co my tu mamy? Nawóz, beczki z nawozem i z środkiem na chwasty. Sprzedaż kamieni sobie mamy. Tu mamy sobie kolejny jakiś skup. Aha, tu mamy sobie skup na... Ale zajebiście zrobione, nie no, Matrix, powiem ci, myślę, że top mapa, top 10 map na pewno do tego farminga, myślę, że spokojnie ta mapa może wejść. No tutaj taki sam skup jak tam na dole, pod jakieś tam pomidorki i tak dalej ze szklarni rzeczy. Tu możemy sobie różne rzeczy sprzedawać, wydaje mi się, że również tutaj mleko możemy sprzedawać, nie wiem czemu, ale tak mnie się po prostu wydaje. A tu co, że woda niby? Tak by trochę to wyglądało, jakby woda. Słoma, obornik, skup słomy, sołtys. Tu jest słoma. A, tu może gnojowica po prostu, czy coś. Gdzieś tu oborniki. Może coś w tym stylu. Mamy sobie dalej GR ptaszkowo płyta. Aha, płyta i co? Że my tu kiszonkę sprzedajemy? To myślę, że spoko byłoby wymyślane. Zobaczcie sami, czy silos kiszonki pełno. To niby jakieś krowy, że ktoś ma sobie gospodarkę. I to tak jakbyśmy mogli sprzedawać kiszonkę. Wjeżdżamy sobie na silos. Zajebiście wymyślone, szapopa. A tutaj mamy sobie, tu mamy sobie kolejne skupy. Skup, tutaj też myślę, że ale taka biogazownia, czyli skup kiszonki, skup obornika, skup cholera biczego. Co my tu mamy? Prez warzywa, ok, bawełna, stacja wapnowania i tak dalej. Czyli aha, tu mamy stację wapnowania. Musimy się porozglądać, fajnie jakby były jeszcze takie tabliczki, gdzie co jaka, wystarczy otworzyć, tu mamy wełnę, bawełnę. I tu sobie te warzywa ze szklarni możemy sobie tutaj posprzedawać. Tak to sobie wygląda. Tu dalej chyba normalny, zwykły skup. No i tutaj mamy sobie właśnie tą gospodarkę, także tutaj tak naprawdę jakiś ziomeczek prezes ma zajebić tą gospodarkę dużą. I naprawdę to byłoby na tyle w tym odcinku, byliśmy wszędzie, jeżeli chodzi o pola i tak dalej, to już was zapraszam do pobierania tej mapki, do oceniania. Jeżeli wam się podobała, również zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie. Szczerze, ile chcesz za tą robotę, kurwa Adaś, szczerze? Jo, szczerze to ja chcę 500 zł. 500 zł chłopce, Łodygowo by Matrix, na sklepie chyba też coś takiego było, podziękowanie dla Sharpiego, Barneya, The Tradera, Błażeja. Tutaj coś takiego również chyba było na sklepie, z tego co widziałem u Adasia, tak? Było coś takiego chyba w jakimś rogu na sklepie, tutaj chyba tak było z Kuniem. Także spoko, easter eggi, myślę, że wszystko zobaczyliśmy, także jeszcze raz zapraszam do pobierania mapki, oczywiście link macie w opisie. Mapka jest m.in. na LS portalu. Jeszcze raz pozdrowienia dla Matrixa, bo naprawdę kawa dobra i roboty i mapka naprawdę top. Dzięki, do usłyszenia, miłego weekendu ludziska, na razie, cześć!